zrobić przed pójściem tam. Pamiętacie tutaj przywołania? Było miejsce, gdzie był ktoś zamknięty, zaklęty w kamień, czy coś takiego. A my zdobywaliśmy ręce marmurowe i tak dalej. Tak nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Ale możemy przejść się. Tutaj oczyściliśmy wszystko. Nie wbiłem poziomu. O, tutaj. Czyli nie mogę. Dobra, chuj. Ale dużo. Patrzcie, ile mamy doświadczeń. Mamy 17 poziom. I od 18 chyba mamy właśnie. Jakiś tam spell. Od 20 to już będziemy mogli kamiennego lema przezywać, więc kamiennego lema to ja bym chciała. Ale dobra, idźmy w końcu. Albo wróćmy jeszcze sobie tutaj na chwilę. Mogę z tobą porozmawiać? Halo? Nie mogę? Pojebane. Jak... Wie? Dobra. Złota klatka. Czy mi się wydaje, jak przezywamy tamtego gówniarza, to... A inne rzeczy są zupełnie. 30 na 18, no to lepsze. Ale sprawdzamy droższe i lepsze. Dobra, to jest to samo. Dobra, bierzemy tą kurtkę. Bierzemy 8 potionów. I dwa takie. Dobra, mamy takie z broni, może coś jest. 46, nie ma. Fajnie, że kupiłem dużo taniej i lepszą jeszcze. Nie ogarniam tego. Chwila, chodzi o tą złotą klatkę. Chyba nam pokazuje, gdzie to jest. Często umieramy.
Piekielny krąg. Który poziom? Czemu tego nie mogę dodać? Mamy który poziom? 18. A musimy mieć oba. Dobra, to sobie dodajmy. O, to fajne już. Musimy mieć oba tam. Dobra, chuj w to. Nie zwracam wcześniej na to uwagi. To jest mocne. Muszę trzy poziomy i będę przyzywać wszystko. Nie wiem, ja już od 6 odcinków chyba jestem w tym
Zniszczone mam węgast i oczyszczam to wszystko. Beka. Już nie mam ochoty nawet wbijać tutaj tego wszystkiego. Naprawdę nie mam ochoty. Nie jestem się kurwa. Chcę iść do planetarium i wezwać pomoc. Oczyściłem całą główną klasę, w powierze mądrości. No, nie do końca widocznie. 18 poziom. Jeszcze półtora poziomu i będę miał fajne, bardzo fajne rzeczy. Dobra, wróćmy do tego. Gorlina, czy jak tam. Znalazł. O! No więc w krainie wróż. W zach. Ej, pójdziemy tam, to jest ciekawe. Ja tego nie kojarzę. Normalniki ładu. Jakieś gówno mi dał. Ale chciałem iść do tej krainy wróżek. Chętnie tam pójdę. Teraz w zachodnim holu pewnie mamy iść. Ale dobra, róbmy to. No planetarium jeszcze mi się tak... Przez chwilę mi się spieszyło, teraz już wyjebane. No. Tu jeszcze nie byłem. Tak, w zachodnim nie byłem.
trupy. Chciałem ścianę ognia jeszcze walnąć. Super. Zapisujemy grę. Już jak ja ogólnie będę miał 20 poziom, to ja będę cały czas korzystać tylko z golemów. Z tych koników morskich. Nie wiem, oba sobie wezmę. Koniki wezmę. Jakoś mi się udało. Jakoś się udało tutaj. Zobaczymy tą instalację.
tej lance. Nie mam tyle many, żeby zrobić nawet jedną lancę. Dodałem wszystko w manę. No teraz chyba będę mógł. Dobra. Nie wiem, co teraz mam robić. A raczej to bez powodu nie było. Zastanowię się. W następnym odcinku się widzimy. Cześć. Nie, cześć. Rozumiem, że te wiewiórki będą tu jadły. A złapać miałem jakoś, nie tak. I uciekamy stąd. Zanim nas zabije ten trucizna. Wróciliśmy. Wow. Dobra, pójdę do tego Gormina, który mamy poziom 19. Wielki mak już. Wow. Nieźle. Wielki mak w chuj. W następnym odcinku lecimy do planetarium, no bo to tam już nam zostało. Miksturek sobie oczywiście dokupimy. Za sekundę. 14 godzina, ja gram w niedzielę. Ach! Ta?
200 PD, uczniowska kościana laska. Boże, co ty mi dajesz, kurwa, człowieku? To twoje zadania się tak, kurwa, nie opłacają. O kurwa, jesteś przejebany. Weźmy 10 tych, 10 tych. Dobra, dzięki za oglądanie. Lecę do planetarium. Cześć. Takie fajne rzeczy tu są, patrzcie, możemy tutaj zasiąść. I chyba właśnie energię z tego będziemy czerpać. Tak. I tutaj przestawiłem sobie za pomocą dźwigni ten promień. Dobra, wiem już, o co chodzi. Nie wiem. Sprawdzimy, gdzie ten promień poleciał dalej. Nie tu. Gdzieś ewidentnie poleciał, czyli tu. Spróbujemy na tamto. Dobra. Obstawiam, że teraz jest to na dole. Czyli tu. Obstawiam, że teraz w ostatnim pokoju. I w ostatnim pokoju pewnie muszę na ten generator cały, tak? Nie wiem, kurwa. Nie pytajcie mnie, jakby co. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Że będę musiał się może zaposiłkować internetem. Nie wiem. Bo nie wiem dokładnie, gdzie ma ten promień lecieć. Pamiętam jedynie, że tutaj miałem pewien taki moment, gdzie się zatrzymałem kiedyś. I serio nie wiedziałem, co mam robić. No ale teraz zrobię tak naprawdę to, że będzie to zapętlać się. Więc nie wiem, czy tego chciałem. Spróbujmy na to. Spróbujemy tutaj, nic. Dobra, sprawdzę w internecie, wiecie, bo nie wiem. Takie jaja. Tutaj można zasiedzić to niebieską gwiazdą. Tutaj jest. I tak trzeba zrobić. I wiem już, jak wszystko ogarnąć. Tutaj. To ma lecieć. Tu. A szybciej się turla człowiek, jak chodzi. W realu też tak jest, nie? Poturlajcie się, a pójdźcie. Zobaczycie, będzie się tak turlać. Tu jest przecież. Wow. Celiwam. Było dobrze. Tutaj było dobrze akurat. Tu było akurat dobrze.
To musi polecieć? Nie tu, nie tu, nawet nie tu, ani nawet nie tu, ani nawet nie tu, a tu. Gdzie? Teraz dopiero jest wzywanie o pomoc. Sprawdzimy buty. Lepsze. Lepsze buty. Wielki mag, 19 poziom. Czy udało ci się wysłać sygnał? Tak. Tego się obawiałem. Nadeszły dla nas straszliwe czasy. No tak czy inaczej, cieszę się, że udało ci się wysłać sygnał. Oby tylko ktoś go usłyszał. Od tego momentu słabo pamiętam. Patrzcie, Meganteolis dochodzi do siebie! Powiedział to 5 sekund przed tym, jak rzeczywiście tak może było. Mistrzu Megantolisie, opowiedz nam, co się stało. Dobrze, już mówię. Wszystko zaczęło się, gdy Rada Arcymagów rozpoczęła przygotowania do nowego eksperymentu. Sądziliśmy, że dla naszej Akademii rozpoczęły się nowe czasy, gdyż od dawna pracowaliśmy nad metodą podróżowania między wymiarami. Po tygodniach żmudnej pracy nadszedł wreszcie upragniony dzień. Udało nam się. Odkryliśmy tajemnicę magicznych wymiarów. Wierzyliśmy, że bramy nowych światów stoją przed nami otworem. Portal miał zapewnić nam nieograniczone możliwości podróży do innych sfer. Jak straszliwie byliśmy zarozumiali. To nie my odwiedziliśmy odległe światy. To nas odwiedzono. Jak gdyby tylko czyhając na ten moment, z portalu zaczęły wylewać się stada demonów. Dziesiątki, setki potworów wdzierało się do Akademii. Musieliśmy walczyć o przetrwanie. Po pierwszym ataku Kwieriusz rzucił na portal czar blokujący, podczas gdy inni arcymagowie chronili go przed demonami. Ja udałem się do reszty magów i uczniów Akademii, aby ich chronić. Ale mroczne legiony parły na nas bezlitośnie. Nie udało mi się nikogo ocalić. I dla mnie także nie ma już nadziei. Siły mroku wdzierają się w moje ciało coraz głębiej i głębiej. Kto wie, ile czasu jeszcze mi pozostało. Ostatnimi siłami udało mi się aktywować kulę ochronną. To uchroni was przed legionami ciemności, przynajmniej przez jakiś czas. Jeśli blokada Kwieriusza przestanie działać, do naszego świata wedrą się jeszcze potężniejsze demony, a wtedy wszyscy będziemy zgubieni. Potwory bezustannie kąsają i drapią pazurami zaklęcie. To tylko kwestia czasu, kiedy magia zawiedzie. No nie.
Znam tylko jeden sposób na zniszczenie tego przeklętego portalu. Wiem, że Quirrius, jeden z prawdziwych mistrzów tej akademii, posiada potężny artefakt zwany Destruktorem. Jeśli... Jestem pewien... Tak się... Udało mi się... Klucz do komnat Quirriusza. Nie wiem, na lewo? Tutaj chyba jakiś magów krwi albo... Magowie duszy. Nie wiem, czy dobrze idę. Ale już tutaj oczyszczałem, więc widzicie. Mam łatwiejszą... drogę dużo. Dużo łatwiejszą. Destruktor rozładowany. Wow. Mogę stąd wychodzić. Chciałem sprawdzić swój poziom, 19, czyli zostaje mi pół poziomu, żebym dotrzeć do naprawdę kamienia milowego wręcz w tej grze. Koniki będą przybywać, tak naprawdę wymagać bardzo. Jeszcze jakieś zadanie dostałem przy tym wcześniej. Mogę przywołać. Zrobię to. A, pewnie czarowanie... Tak, to jest dokładnie to miejsce. Dobrze jest. No tak. Nie, nie. No i git. 100 punktów doświadczenia. Dużo to nie jest. To jest wręcz nic. To jest 1/10 levela jakieś tam. Znaczy, no nie znam dokładnie. Ale właśnie dobrze zapamiętałem, że da się go odczarować.